Szanowni Państwo, szczepionki rozpalają naszą wyobraźnię, toczy się dyskusja, szczepić się czy nie. W swojej wypowiedzi nie chcę się ustosunkowywać i twierdzić, czy one są, powinniśmy się szczepić lub nie, wybór należy oczywiście do Państwa. Natomiast pozwolę sobie przekazać sporą część informacji, szczególnie związanych z produkcją... Rolniczą, rolnictwem i tam zastosowaniem szczepionek. Zresztą, kochani, w dzisiejszym współczesnym rolnictwie przy produkcji zwierzęcej nie da się żyć. Są szczepionki. Szczepionka na wszystko, przeciwko wszystkiemu i w każdym, w każdym rodzaju produkcji zwierzęcej hodowli. Podobnie jak w produkcji roślinnej. Tam nie szczepionka, ale tam jest oprys. I oprys jest na wszystko. Tak po prostu świat wygląda, ale później dojdziemy do pewnej konkluzji, że do czegoś to prowadzi. W związku z tym, czym jest, czym jest, czym jest w ogóle szczepionka? Szczepionka jest pewnym takim preparatem, który, który produkujemy, budujemy w sposób sztuczny i ma uprzedzać, jak gdyby właściwą, właściwą chorobę, właściwe działanie. Patogenu, na zasadzie pewnego wywołania odporności organizmu, przygotowania organizm, symuluje jak gdyby tą, ten drobnoustrój, i w związku z tym szczepionka faktycznie wypełnia tą swoją rolę, jeśli wszystko jest, oczywiście, przebadane, przygotowane, pamiętajmy też, że Działania uboczne, niepożądane skutki różnego rodzaju, i to mówią wyraźnie statystyki, jest jedna na dziesięć tysięcy. Czy nam się chce, czy się nie chce, tak się zdarza. Ale idźmy tutaj do, do tych szczepionek, które, które są zastosowane przy produkcji zwierzęcej w rolnictwie. Kochani, generalnie są przy produkcji zwierzęcej takie slogany. Szczepienia. To inwestycja w przyszłość, w twoje zdrowie. Szczepienie, inwestycja w twoje zdrowie. No i jak, zresztą nie tylko przy produkcji zwierzęcej, jak widzimy wielu, wielu lekarzy, czy, czy, wiele środowisk, a szczególnie tych, które są finansowo zainteresowane, no chcą, to jest takie cudowny lek, cudowne paraceum na wszystko. Ja sobie przypominam przy produkcji, przy produkcji trzody, trzody chlewnej. To są kalendarz szczepień. Programy szczepień od wszystkiego. Tak naprawdę jest kilkanaście zastosowanych, kilkadziesiąt szczepionek na każdą, na każdą okazję. Przypominam sobie lata 90., gdzie, gdzie ludzie byli przyzwyczajeni do takiej szczepionki podawania ferodeksu. To jest takie żelazo. I, kochani, nie miało to znaczenia. To było Panie, tylko trzeba podać ten ferodeks i tak dalej, żeby te prosiaczki żyły. I generalnie to było na wszystko. bo jaka choroba. Oczywiście dotyczyło to młodych prosiąt. To, to był totalny absurd. Z autopsji mogę powiedzieć, że w swojej hodowli, jestem dobrym tego przykładem. W sporej hodowli, bo w granicach tysiąca, powyżej tysiąca sztuk trzody chlewnej w układzie zamkniętym, nie było żadnych szczepień. Ja w ogóle tego nie stosowałem. Dlaczego? Bo nie było takiej potrzeby. Przy odpowiednim żywieniu, przy niedostarczaniu tego czynnika zewnętrznego czyli nie budowie stada na zasadzie, że jest duża, duża rotacja tego stada z zewnątrz, Oczywiście, poprzez ospodniki, tak zwane knure, i tak dalej, które przechodziły odpowiednią, swoistą kwarantannę, tak żeby bezpośrednio nie wprowadzać do stada, można było lata osiągać takie wyniki, totalnie nie stosując tego, o czym mówimy, i pewne było, że to były zdrowe zwierzęta. Dzisiaj szczepionki przy drobiu. Nie da się wyhodować drobiu, nie stosując szczepionek. Oczywiście. Ale ma to bardzo określony cel. Drób, ten ptak, żyje 6-8 tygodni i on ma tyle żyć, bo to jest okres jego tuczu. Później go zjadamy, idzie do konsumpcji. On nie jest przeznaczony do dalszego życia. Szczepionki przy tej technologii produkcji, tak, szczególnie żywieniu, mają utrzymać go przy życiu. Bez szczepionek ten osobnik nie, nie dałby się utrzymać przy życiu. Generalnie ten ptak powinien żyć 2-3 lata. Nawet gdybyśmy go zostawili, a niejednokrotnie można taki eksperyment zrobić, po, yy, poza ten okres, który jest przeznaczony do tuczu, ten ptak żyje najwyżej 3-4 miesiące. Różne są przyczyny. Później, później oczywiście schodzi. Podobnie jest w produkcji bydła błydła mlecznego mleka. Te są kolejno szczepionki, cały kalendarz, całe programy. Szczepionka jest już, już jak gdyby na, na wszystko. Czy można mieć stada, pozbawione szczepionek? Gdzie są zbędne, niepotrzebne? Tak, można mieć. I są takie stada, gdzie szczepionek się nie stosuje, i stado jest zdrowe. Dlaczego? Osiągamy oczywiście potężne wyniki przy tej produkcji mleczarskiej. Tak, jak ta krowa daje 8, 9, 10, 11 tysięcy. Tylko krowa żyje kilka lat, 7, 10, 12, kilkanaście. I czy Państwo myślicie, że to zwierzę w ten sposób, przy tym etapie szczepień, mimo tych szczepień, i tak eksploatowane, i tak żywione, jest w stanie przeżyć tą, Swój wiek, granicę biologiczną. Nie. Nie ma takiej opcji. Szczepionki przed tym oczywiście nie zabezpieczą. Szczepionki są po to, żeby dany gatunek wykorzystać jego tak zwaną produktywność. Może przejdźmy teraz do nas, do ludzi. Czy właśnie zwróćcie Państwo, nie chodzi o to, żebyśmy byli inwesty szczepionka inwestycją w Twoje zdrowie. Czy nie o to idzie, nie o to chodzi? Przy tym samym systemie, bo co uważam, jest podłożem znakomitej większości naszych chorób, łącznie z tym tak zwaną obecną grypą COVID-em. Żywienie. Nie ma znaczenia. Czy jesteś w Pekinie, w Paryżu, w Warszawie, w Siedcach, w Białymstoku? Tym samym się trujemy. Te same są związki chemiczne, które ograni ograniczają, rozkładają, które niszczą w nas, człowieku, a przypominam, że wszyscy jesteśmy jednym potężnym laboratorium chemicznym, niszczą nasz układ odpornościowy układ immunologiczny. Zupka chińska, która jest tak powszechna w całym świecie od czarnego lądu po wszystkie przebiegając, niech będzie dobrym tego przykładem. W związku z tym, wszyscy jesteśmy ze względu na tą technologię żywienia, podobnie narażeni, podobnie traktowani na obniżenie naszego układu odpornościowego. Stąd, oczywiście, inaczej tego gatunku, w tym wypadku gatunku ludzkiego, przepraszam, no ale to my ludzie jesteśmy, nie zabezpieczymy, żeby utrzymać tą przeżyciu, tą produktywność, nie zabezpieczymy jak z szczepionkami. Czy w tym wypadku nie upodobniamy się czy nie jest próba upodobnienia człowieka, ludzkości w tej technologii do świata zwierząt hodowlanych, gospodarskich, do pewnej produkcji? Oczywiście te osobniki, które nie popełnią tych błędów żywieniowych, środowiskowych, mają szansę, im niepotrzebne będą te szczepionki, mają szansę przetrwania życia dłużej. Natomiast generalnie cała populacja zabezpieczana w tej technologii żywieniowej plus zabezpieczana szczepionkami będzie po prostu miała swój okres życia przydatności tyle, ile jest tak zwana produktywność danej, danej populacji, danego, danego osobnika. Więc popatrzcie Państwo, jakie mamy poważne przemiany cywilizacyjne i chciałbym, żebyśmy w ten sposób to traktowali. Teraz są uwagi słuszne, czy tego typu szczepionki nie zmieniają nas, nie, są, nie zmieniają naszego genomu, nie zmieniają naszego DNA genetycznie. Uważam, że działanie jest tutaj yy, tylko wspomagające ewentualnie szczepionek. Dlaczego? Dlatego, bo my wpływ na nas, na nasz układ, na nasz genom, a przez to także układ immunologiczno-odpornościowy, wywieramy poprzez żywienie. Przypominam, że w granicach 60% produktów konsumpcyjnych w układzie światowym jest oparte na produktach soi lub sojopodobnych. 60% które konsumujemy. Przypominam. Że 90%, 80 kilka procent soi w układzie globalnym, światowym, która, którą konsumujemy, to jest soja genetycznie modyfikowana, tak zwana GMO, czyli to są organizmy transgeniczne. I już wywieramy wpływ, oczywiście naukowcy są jak gdyby dwie strony. Strona, która jest opłacana, żeby mogła, żeby ten biznes mógł kwitnąć, no, wiadomo więc, jakie będą wyniki. I strona, która jest, powiedzmy, mniej finansowana, no ale charakteryzuje się tak zwanym sumieniem. No i oczywiście są dwa zderzenia. Przypominam, że strona, która jest zainteresowana, ma jeszcze dostęp do znakomitej większości mediów. Tak po prostu było już jak nasza, nasza cywilizacja. Poszła w tą tak zwaną cywilizację przemysłową, informacyjną. Przynajmniej od końca XIX wieku mamy do czynienia z zbiorowymi manipulacjami. I tutaj też tego doświadczamy. Nie da się w tym momencie postawić twardych dowodów na jedną i drugą stronę. Ale znakomita większość ludzi nauki, a jednocześnie wystarczy niezła znajomość Biologii, zrozumienia dziedziczności genetyki, jaka jest to ingerencja nasz genom w DNA, manipulacja w kod genetyczny, czyli na czym, na czym polega ta, ta inżynieria genetyczna, na tym, że organizm genetycznie modyfikowany nigdy w sposób naturalny w przyrodzie nie wystąpi. Jest Procesem sztucznym, procesem laboratoryjnym. Wczepi wszczepiamy w łańcuch DNA ten naturalny, podstawowy, który my chcemy zmienić, fragment zupełnie innego organizmu, przez różne metody inżynieryjne. Laboratoryjne. Tworzymy nowy zupełnie organizm, który nigdy w naturze by nie powstał, organizm, który ma zdolność kopiowania, zdolność rozmnażania się, powielając te same cechy zmian genetycznych. Czyli ten gen, który dokonaliśmy zmiany, on jest transportowany. Transgeniczna, transgeniczna ży, żywność w tym wypadku, czy transgeniczne. Organizmy są już trwałe. Teraz jeszcze ważna rzecz. Żeby zainicjować ten proces, potrzebne między innymi są wirusy. Zresztą i nie tylko. Czyli jest to działanie, które totalnie naruszyło, oczywiście, określone są z tego efekty, piękne. Zmiany gatunkowe, oczywiście korzyści, bo staramy się cechy pożądane, tak jak w wypadku roślin czy zwierząt pożądane, eksponować, wytwarzać, udoskonalać. Natomiast skutki, jakie wywiera konsumpcja tego typu żywności, ja przypominam, że jesteśmy w laboratorium chemicznym i jesteśmy w dalszym ciągu konstrukcją. Genotypów, no w końcu, jeżeli taka jest zmienność genowa, zmienność w białkach, to chyba jasnym jest i logicznym, że ma to wpływ. tak? Zresztą każdy z nas, czym się odżywia, w różne, różne strefy klimatyczne i tak dalej, wpływają na, na nasz genom, na człowieka. W związku z tym, dzisiaj w połączeniu to jeszcze z szczepionkami, szeregiem szczepionek, a szczególnie z tą. Szczepionką, która, która popatrzcie, tak nagle nam powstała i wybuchła. No, oczywiście, tu wszyscy politycy, którzy zielonego pojęcia o tym nie mają, od, od, łącznie z tym Stanów Zjednoczonych, który, który przypisuje, wręcz sobie, bo poświęciliśmy taką kasę. Proszę Państwa, gdyby za pieniądze można było wszystko zrobić, to już byśmy byli chyba nieśmiertelni. No nie? A jednak tak nie jest, tak nie ma. A jeśli są tacy mądrzy, to jest taka choroba. Afrykański pomór świn, tak zwana SF. Wiecie, ile tam lat tworzymy tą szczepionkę? 50. Pytanie, czy tak słabi są naukowcy, czy tak ta choroba ich przerasta, jest trudną, no, jest pytaniem raczej z sfery biznesu. Czy raczej w kwestii tejże choroby? Nie ma powodów, by, by tworzyć tą, tą o, teraz, teraz oczywiście tam Chińczycy coś sobie mają, ale nie ma powodów, by tworzyć tą szczepionkę w wypadku ASF-u z tego tytułu, bo zobaczcie, jakie fajne rzeczy gospodarcze, zmiana struktur i tak dalej. To jest potężny wpływ przecież to broń. To jest potężna broń globalna, czyli, czyli żywnościowa, bo żywność jest surowcem strategicznym, jest bronią, jest świetnym narzędziem w polityce i w prowadzeniu różnego typu nacisków, konfliktów, wojen. W związku z tym, wybór oczywiście, szczepić się czy nie będzie należał, należał do państwa. Przestrzegam na pewno ludzi młodych w kategorii. A co najmniej 16 lat do lat 40, którzy nie wykazują żadnych problemów zdrowotnych, którzy warunek. Warunek nie są zatruci chemicznie przez to żywność. Tego niestety państwo nie jesteście sami sami w stanie stwierdzić, zbadać, no ale można, znając swoje nawyki żywieniowe, że raczej należałoby. Należałoby w wypadku tych zdecydowanie osobników omijać coś takiego. Nie ma, najmniejszej, nie ma najmniejszej potrzeby i powodów, bo jeśli szczepionka działa i tak dalej, no to grupy ryzyka poza tą wymienioną grupą po prostu niech zdobędą swoją tą odporność zbiorową, a normalny organizm i tak sobie, i tak sobie oczywiście z tego typu z tego typu wirusem jest, zresztą to widzimy, to doświadczenia już obecne nam wskazują, normalny organizm z tego typu wirusem jest w stanie sobie, sobie poradzić. Natomiast to, co jest najistotniejsze, wskazuje na pewne bardzo poważne zmiany, niecywilizacyjne tylko naszej cywilizacji wynaturzenia. Jednocześnie przypominam, że mój Kanał YouTube stary, Krzysztof Towiński, zapraszam do kanału Krzysztof Towiński, nowy kanał, właśnie został tą cenzurą, zamordyzmem tej tejże polityki YouTube, no na razie tak zwanie przygłuszony na okres do 16 lutego, właśnie za wypowiedzi, znaczy za relacjonowanie, ale wiem, że to jest szersza akcja, za wypowiedzi w sferze, dokładnie taki zarzut dostałem, zarzutów wprowadzania w błąd medyczny. Proszę Państwa, ja po prostu, moim zadaniem, ze względu na wiedzę i analizę jest podawanie faktów rzeczywistości. Wybór będzie należał do Państwa, ale zwróćcie Państwo uwagę, a tutaj rolnictwo jest bardzo rolnictwo, technologia, żywienie i właśnie system, kalendarz, spektrum, wachlarz Szczepionka na wszystko jest bardzo dobrym przykładem, jak jesteśmy traktowani jako organizmy żywe, przypominam, w tym także człowiek. I czy próba tego modelu z tej sfery produkcji zwierzęcej, zobaczcie, jak jest przenoszona tutaj na naszą populację ludzką i w jakim. W jakim po prostu celu, jak jesteśmy traktowani. Kończąc, mam nadzieję, że starałem się wnieść Państwu ten, ten obszar, który jak gdyby w tej publicznej dyskusji zauważam, jest brany pod uwagę, gdzieś tam umyka tu rolnicy, hodowcy. Będą bardzo mieli lekarze weterynarni, także bardzo dobrą farmaceuci, bardzo dobrą. Wiedzę, i niech się zastanowią poprzez właśnie tą hodowlę, produkcję zwierzęcą, w jaki sposób dzisiaj jest próba przeniesienia pewnych, pewnych mechanizmów na całą naszą populację. Podkreślam jeszcze raz, w kwestii szczepienia wybór, wybór należy do Państwa, ale wydaje mi się, że zbogaciłem Państwa wiedzę o te o te informacje, a tak naprawdę chyba manipulacje i zagrożenia.